To już piąta tygodniówka post-post-apo. Cieszę się, że słuchacie dalej. A teraz otwórzcie swoje kontakty i znajdźcie osobę, która również lubi post-apokaliptyczne historie. Wyślijcie jej, a pomożecie mi dzięki temu tworzyć kolejne opowiadania. Do usłyszenia za tydzień. Mój osobisty porywacz miał na sobie inny model maski niż ja. System czterokomorowy z wymienianymi filtrami i szybkami, dające więcej widoczności. Model chyba sprzedawany na dalekiej północy przez technokratów, którzy może jeszcze tam są. Poza maską, poszarpane, ale wielokrotnie naprawiane ubranie, które ściegi wydawały się proste. Miał na plecach dość sporo towaru. Był on na dodatek bardzo ciężki. Doświadczyłem to, gdy zostałem jego mułem. Mając cichą nadzieję, że bycie przydatnym da mi szansę ucieczki albo zdrowej wymiany. Bo jeżeli zobaczę gdzieś baner krwawych kruków, to szybciej zabiję tego porywacza kamieniem na drodze, niż dam się sprzedać. Miałem mieszane uczucia, gdy zatrzymaliśmy się na noc. Leżałem przywiązany do zniszczonego wraku, gdy w ukryciu słyszałem śmiech i radosne szczekanie psa z moim porywaczem. Chyba nie będzie mi tak łatwo go zabić, jak myślałem. Kto by pomyślał, że jedno czteronożne stworzenie o dwóch niedziałających skrzydłach może wpłynąć na nieznane sobie osoby. Następnego poranka pies przyszedł do mnie przed wschodem słońca i polizał mnie po twarzy. Wtedy też zobaczyłem twarz mojego porywacza. Była stoicka, nie wyrażała uczuć. Przecięła moje więzy, oddała większość moich rzeczy. Broń była bez magazynka, ale nie zdziwiło mnie to. Zrobiłbym tak samo. Następnie dowiedziałem się, gdzie jestem, co jest na północy i na południu. Szabrownik zabrał swoje rzeczy, a potem to się stało. Psu ściągnięto obroże i mój niedoszły porywacz odszedł w swoim kierunku. Pies długo patrzył za postacią chowającą się za wzniesieniem. Potem spoglądał na mnie swoimi żółtymi oczami. Pies mnie odprowadził. Myślę, że podświadomie wiedział, że jestem słaby. Gdy spałem, idąc ku południu, gdzie z tego co się dowiedziałem, rozbili się przewoźnicy i handlarze, pies siedział przy mnie, ogrzewał mnie swoim szorstkim ciałem i przy najmniejszym poruszeniu w krzakach szczekał ostrzegawczo. Gdy jednak zostało jakieś może 100 metrów do pierwszego ogniska, po prostu zniknął. Najwyraźniej ceni sobie swoją niezależność, albo dokładnie wie, że spotkanie z ludźmi prędzej czy później kończy się smyczą lub kagańcem. Po krótkiej rozmowie z ochroną zorientowałem się o walkach na dalekiej północy. Kto by pomyślał, że tym razem dopisze mi szczęście. W ramach podziękowania opowiedziałem o dziwnych podziemiach na północy stąd i przestrzegłem ich, by nie wysyłali tam zwiadu. Co zrobią z tą informacją, to już ich sprawa. To, czego mój były porywacz mi nie zabrał, udało mi się przehandlować na pożywienie i amunicję. Tak jak myślałem, płyn chłodniczy wygrał. Pewnie został ze mną, bo ważył za dużo, by mi go zabierać. Punkt dla mnie. Karma chyba naprawdę wraca, albo przynajmniej wyrównuje się. Chyba destylowali alkohole, bo dawno nie słyszałem tyle śmiechu i miłości. Mimo końca świata wciąż jesteśmy ludźmi. Grupy, które zostają razem, często dla bezpieczeństwa przeżywają jedną zaskakującą rzecz. Nudę. Zawsze biorą na jej bezpieczniejszą drogę, nigdy nie ryzykują i czasami po prostu się nudzą. Ja dziś wyszedłem z całkiem miłego namiotu. Mogąc spędzić noc w dobrym towarzystwie, opowiadałem historie, które mnie spotkały. To jeden z niewielu momentów, gdy mój pustelniczy tryb życia na coś się przydaje. Rzecz jasna, nie zawsze jest to mile widziane. Uważam dzień za udany, jak za mną mnie posyłają kule. Tym razem było wyśmienicie. Ze smutkiem czekał na wyrównanie się karmy w drugą stronę. Czas na mnie.
Nikt nie lubi nadużywających gościnę. Idąc po zapylonych drogach, przyglądałem się zrzutom bombowym, które pokrywały niebo. Olbrzymie grawitacyjne pojazdy, które miały coś z bumeranga w kształcie, pokrywały dziesiątki, jak nie setki kilometrów pasów pustkowia, czymś co zabija. Kwas, gaz, napalm. Albo coś jeszcze gorszego. Chyba tak naprawdę zacząłem się bać puszek, gdy zobaczyłem ich pracę nad ludźmi. Co robili z nami, gdy się uczyli naszej fizjologii. Przestałem się dziwić samobójczym oddziałom, którzy nosili przy sobie piękne, rzeźbione bronie z tylko jedną kulą. Często wydawali na nie całe żołdy. Oddawali jedzenie po to, by ta ostatnia chwila przed końcem była choć odrobinę piękniejsza. Gdy tak idę samemu, zatapiam się w wspomnieniach. Gdy jeszcze miałem placówkę, którą nazywałem domem, wychodziłem dla dobra całej społeczności szukać wody. Wody, która czasami była zrzucana jako forma pomocy, propagandy, cholera wie czego. Gdy przyzwyczaja się do tła walki, nie obchodzi cię, kto pomaga ci przetrwać. Jednego dnia nic nie znajdowałem, innego uciekałem z niczym, gdy bandyci lub albo same oddziały mierzyły we mnie bronią. Rzuć wszystko i biegnij, powtarzał mój dawny przyjaciel. Możesz stracić wszystko, bo jutro znajdziesz coś nowego. Czy właśnie dlatego chodzę jako szperacz? Przestałem się bać utraty.